Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, no i zaczynamy z wyjątkowym gościem. Mamy case battle na 5500 zł z Shelligą, więc zobaczmy jak nam to oczywiście pójdzie. Skrzyneczka z Desert Hydrą, no bo jakżeby inaczej, stary. No mamy Karambita, więc bardzo dobrze zaczynamy, 5000 zł, no battle prawie już na plus, wystarczy tak naprawdę niewiele. No ale my tutaj po coś innego przyszliśmy, tak? My tutaj po jakąś dezerterę przyszliśmy. Więc zobaczmy, czy uda nam się oczywiście ją zdobyć. Panie, póki co tutaj te skrzyneczki oddały, no ale no mówię, oczekujemy czegoś więcej. Oczywiście jak chcesz wygrać w kalendarzu, sub dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarzyk, napisz, czy chcesz więcej bitewek na CSGO skinsie. Oczywiście dołącz na Discorda, bo to sprawdzam i użyj kodu Croxy na CSGO skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu. No i oczywiście na godzinę Croxy daje 10% więcej do każdej płaty, więc kodu możesz używać dowoli. No i oczywiście kasa na start dla nowych użytkowników na pierwszą skrzyneczkę za free, więc warto skorzystać. Chyba przynajmniej 10 zł dokładnie dostajesz. No my tutaj tę bitwę wygrywamy. No 5000 zł. Okej. Okay. Nie udało nam się trafić tej AWP, więc podejście numero uno. 10 skrzyneczek również. No nie wiem, czy to jeszcze Liga nie chce do mnie dołączyć. To wystartowałem sobie z botem Adrianem. My tutaj z Adim dobre ziomki. Mam nadzieję, że mnie nie okradnie tutaj na moje... Aha, no właśnie, no ja tu mówię. No ale zobaczmy. To jeszcze nie jest, że tak powiem, battle stracony. Oczywiście przypominam, że kodzik Croxy, no warto skorzystać sobie, no bo 10% więcej mieć, a nie mieć, no to stary, jak przed każdą wpłatą możesz go użyć. Ej, zobacz, jak tutaj sypnęło teraz. No to jest field tested, no on trafił tutaj faktorkę, więc no mam nadzieję, że to jeszcze coś uda nam się odbić i do tej battle oczywiście wrócić. No mówię, no my tutaj przyszliśmy po AWP, na póki co w żadnym tutaj z tych dwóch case battle. Ta sztuka nam się nie udała, no i kurczę, ciężko, żeby tutaj teraz ten battle, no, żeby został wygrany przez nas. No właśnie, została ostatnia skrzynia. I czy, no, czy ja wrócę na tarcie, stary? Okej. Okay. Jednak nie! No bo i tak, nie ma tej Desert Hydry, ale 15 tysięcy, 16 prawie. No spoko. No i patrzcie, kogo my tu mamy. No znowu on, znowu Shelliga. Bitwa... No, troszkę inna, bo 5 skrzynek z glovesami, 5 razy z nożami. No póki co minimalna strata 5000, prawie 400 koszt tej bitwy, więc zobaczmy, czy te skrzynki z nożami i z rękawicami się jakoś popiszą. No póki co tutaj... Co? Factory New, 2000... Okej, okay. Okej. Okay. No powiem tak, to może być definitywnie game changer, bo... No kurczę, 2200 ze skrzynki rękawic. Te skrzynie też nie kosztują jakoś nie wiadomo ile. Więc no, liczyć trzeba tutaj, że no te nozyki, te scyzoryki coś nam tutaj dadzą. No póki co Good Knife, Falchion i Nawaja, no to nie są topowe tej noże. Dla Shelligi no leci Good Knife noc tak samo, tylko że minimal Warion 600 zł kosztuje. Ostatnia skrzynia. Zobaczmy. No i rip. No powiem tak, no tutaj Shelliga zaszalał z tą bitewką. No wrzucił underdoga, no ale czy ten underdog właśnie, czy on mu się opłaci? No póki co się na to nie zanosi, bo tutaj pan prowadzący, no 136 zł. No ja jestem mistrzem tutaj w trafianiu, że tak powiem, tych najgorszych skinów, więc do underdoga się to przyda. No zobaczmy, jak tutaj to się dalej rozwinie. No rękawice tutaj dla oponentów, no dla Croxy 250 zł, więc... No będzie bardzo ciężko tą bitwę przegrać. No i mamy to, no ja nie wierzę, żeby... No oczywiście, no i baja 600. No z takiej bitewki 2100, no myślę, że jak najbardziej suma sympatyczna. No a jak tutaj Shelliga dał trochę zarobić, no to zobaczmy, jak tutaj skrzynki ametyst się popiszą. 8400 koszt tej bitwy. No zobaczmy, póki co Falchion dla mojego tutaj przeciwnika. No my z Adi dobre ziomki, tak jak już mówiłem, więc Adi weź tam się uspokój. No okej, okay, po tutaj rękawiczkach, po parze rękawic, no szkoda, że mu też poleciały, tak? No nie będę tutaj, wiesz, nie będę tutaj po prostu kłamywał, no jakbym tylko ja zdobył te rękawice, no to byłoby to spoko, no ale że Adi jeszcze też je zdobył, no to nie, także chcę tutaj źle dla ziomka, tak? No ale fajnie by było to wygrać. Tak tylko mówię. No mamy kosę, 2100.
Więc zobaczmy, jak to się rozwinie dalej. No trzy skrzyneczki jeszcze. No ja oczekuję jakiegoś mocnego bangera. Ze strony oczywiście skrzynki Ametyst. No zobaczmy, USP. Wygląda meczka dla nas. No może być ciężko, może być naprawdę ciężko teraz. No właśnie, 880 zł tutaj Filtested. No cinko. No ale zobaczmy to. Bitwa na 5000 zł! Czemu to nie jest underdog? No ja tutaj przyznam się bez bicia, no ja te do szyligi dołączyłem. Bo ja zazwyczaj, no kurczę, nie ryzykuję tych skrzynek z tym Rubim. No ale jak jest PTF, no to mówię, dołączę sobie. No, to, no tylko szkoda, że tutaj underdoga nie było, no bo tutaj 6700 dla buja by leciało. Widzę, szeliga podejście kolejne tutaj do trafienia tej M9. No zobaczmy, póki co Botros 1256 zł, dwie skrzynki. No to chyba GG, co? No tutaj też underdog mógłby mi albo Szelidze dać, że tak powiem, zwycięstwo. 35... Ej, jeszcze kurczę, nie uczestniczyłem w bitwie, w której komuś drobno ten Rubi. No zobaczmy, tryb pod psem po raz kolejny. 2500 koszt tej bitwy. Strzyczki 50-50, do tego G2A, do tego Ohoyal z nożami i ametyst na koniec. Jest to tryb pod psem, więc póki co tutaj no całkiem tak sympatycznie leci dla moich przeciwników. No byle tak dalej, tak kolejna łupa Safari masz tutaj na moje konto. No tutaj nie możemy trafiać tych najlepszych skinów, tak? No bo będzie przysłowiowa lipa. 122 zł na moim koncie, więc zobaczmy. Otwarcie kolejne, no kałach dla Botarosso tutaj, 53 zł. Otwarcie ostatnie, czyli G2A. No i zobaczmy, Digielek, emeczka, dwie emeczki nawet. No tutaj mocno, tutaj no 300 bym ma przewagi tutaj Michael nade mną, więc jest okej. No ale ten kałach, the Empress, no dobrze, że on... A tu każdy tropnął tego kałacha, tego samego, ten sam stan, stary. No dobra, najgorsza kosa tutaj dla Rosso, no ale ostatnia też się ametyst. No i zajebiście stan, no i baja! No zobaczmy, jak teraz nam pójdzie. Trzy skrzynki, 1500. No jest to zwykły tryb, więc te rękawiczki dla mnie, no, okej. Okay. Luxurious teraz. Zobaczmy, jako. No oj, no to jest deklasacja, stary. No co ja mam ci mówić? 1500, no myślę, że tutaj na pewno to było. No, oczywiście. No prawie 2137. Zobaczmy bitwę kolejną. O, jest kałaszek nowy. No ale te rękawice, no czemu on kosztuje się... No, przecież 1000 zł niedawno kosztował. Okej, okay, no tutaj dla nas definitywnie, okej, okay, myślałem, że to będzie ponad 1000. No nie, ale tu potencjał zmarnowany, stary. No to podejście jeszcze jedno, chyba te same wszystkie skrzynki, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, czy to rzucałem coś jeszcze tam, czy nie. No zobaczmy, na pewno jest tutaj Luxurious, no jest to tryb niestety normalny. Więc, no, póki co średniawa mocna, chociaż ten Tiger Tooth. No i patrz, stary, no i tak się kombekuje. No to teraz to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli oczywiście procentóweczki z Desert Hydrom, 3500, koszt tej bitwy. Więc zobaczmy, jest to tryb normalny, nie lubię tutaj grać underdogów. No ale zobaczmy, czy faktycznie uda nam się jakąś tutaj tą AWP-kę wydropić, no bo jeszcze nie udało mi się w dzisiejszym odcinku jej zdobyć, no jak blisko tutaj ona była, no ale póki co same naklejki. Ostatnie trzy skrzyneczki, nie ma niestety nic. No i zobaczmy, czy tu jeszcze się coś zmieni. Okej, okay. No to co, ostatnia skrzynia AWP dla wuja. No dla nikogo. Bitewka za 4 koła, skrzyneczki, AWP, procentóweczki, znowu, więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Póki co, no Safari meszowo trochę to wygląda, patrząc po tym, że tylko te po jednej AWP udało nam się zdobyć. Zobaczmy dalej. No jest teraz po AWP-ce faktycznie hiperbestia, więc zobaczmy, może tutaj się coś jeszcze zmieni, może to jest, wiesz, dobry znak, tutaj wiesz, na lepsze jutro. No ale zobacz, otwarcie kolejne, nie ma nic, 274 zł jest. Cinko, zobaczmy dalej, gloczek do emeczki, no, 3 zł przewagi to nie jest chyba to, po co przyszliśmy, no ten glock, no właśnie. Gamma Doppler kosztuje
140 zł. No zależy oczywiście od fejsu, nie? No ale tutaj ten gamma dopplerek w Face jedynce. Zobaczmy dalej. Jest kałaszek dla nas, więc coś tam odrobimy. No ale ten Rally, no właśnie, zapominam, że on 159 zł kosztuje. Zobaczmy teraz skrzynię z rękawicami, nie rękawicami, przepraszam bardzo, z nożami. No póki co, ojejku! Karambicik! Ej, no powiem wam, karambicik jeszcze nie trafiłem chyba z tej skrzynki z nożami, więc no spoko, zobaczmy ostatnie otwarcie, bo tu wszystko może jeszcze, no ale no okej, no wszystko tutaj, że tak powiem, idzie po naszej myśli. No mamy tutaj bitewkę jeszcze ze Starmim, więc zobaczmy, kto tutaj, że tak powiem, okaże się lepszym skrzynkusem. No póki co rękawiczki dla niego, mieczka tutaj dla nas, no wygląda to na faktory nie, no jest minimal wear. Okej, okay, nadrabiamy tą stratę tutaj, no ale ten kałach. No i patrz, mówiłem, że tamten kosztuje 600, a teraz leci akurat za kafla. No, no, zamówiłem zakład, nie było żadnego zakładu, stary. Zakład anulowany. No i zobaczmy, ostatnia bitewka na dzisiejszy film. No, generalnie cieszyłbym się z tej kosy. Tym bardziej z pierwszej skrzynki. No, tylko jest, no gdyby to nie był underdog, to naprawdę bym się z tego cieszył. No, ale zobaczmy, no jeszcze trochę tych skrzynek przed nami. Do tego oczywiście tutaj procentóweczka z Ruby. No, ten Szeliga przekonał mnie, żeby w końcu, no, rzucać nawet taką jedną sympatyczną taką skrzyneczkę do tych bitewek moich. No, zobaczmy, potem jeszcze Luxurious i Ametyst. No, mam nadzieję, że ten Ametyst, no w końcu pokażę pazura, no bo wiem, że potrafi. A dawno nie sypnęło jakiegoś takiego mocnego bangeru, jak się dziewiąteczki Lore, coś w tym stylu. No zobaczmy, jest kosa dla Michaela. No teraz dla Adiego fajnie, jak wcy spadło, no bo no przez tego underdoga, no to on tutaj z nami prowadzi, więc no liczymy, że jemu faktycznie teraz coś sypnie. No i zobaczmy, żeby z tego Ruby, stary. Wyobrażasz sobie, jakby teraz Adiemu z tego Ruby poleciała właśnie M9 Ruby i wtedy, no może nie dla wuja by to leciało od razu. Nie, kurwa! To się nie dzieje, stary, nie! Czemu dałem underdoga akurat teraz? No ja nigdy praktycznie nie daję underdogów na tę bitwę. No nie! No nie! M9 Ruby. M9 Ruby, ja to przegrałem. No chyba nie chciałem się z wami żegnać w takim stylu. No ale, co poradzić, tak? Dzięki za oglądanie. Przypominam oczywiście, jak chcesz sobie otworzyć skrzyneczkę za free, jesteś nowym użytkownikiem, no to wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny plusik. Wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x, masz wtedy darmową skrzyneczkę, no i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Warto sobie przed każdą wpłatą użyć tego kodu, żeby 10% więcej otrzymać i żeby nie mieć takiego pecha jak pan prowadzący. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro albo jeszcze dzisiaj. Siema!